Siema, w tym filmie na szybko pokażę wam 6 łatwych sposobów na zwiększenie sobie FPS-u w 5M. Na starcie strzel tą łapkę w górę i suba na kanale, więcej nie przedłużam, lecimy do oglądania. Dobra, więc pierwszy sposób jaki wam pokażę jest po prostu, klikacie sobie tutaj, wpisujecie aktualizacje, sprawdź czy są aktualizacje. I macie tutaj takie coś jak Windows Update i tutaj macie takie okienko jak właśnie wszystkie z tymi aktualizacjami Windowsa. Jeżeli nie macie najnowszej wersji, to będziecie mieli tutaj pokazane pobierz aktualną wersję, czy tam pobierz aktualizację, coś takiego. I wtedy pobieracie sobie najnowszą wersję Windowsa. Ja już mam najnowszą pobraną, więc nic mi się tutaj nie wyświetla. Jedynie mam opcję do pobrania Windowsa 11, ale ja tego nie chcę robić. Więc jeżeli macie takie okienko jak ja, to macie wszystko dobrze. Jeżeli nie, to pobieracie najnowszą wersję. Kolejnym sposobem na zwiększenie FPS-u w 5M-ie jest po prostu zaktualizowanie sterowników. Klikacie sobie tutaj, wpisujecie NVIDIA Experience. Jeżeli macie kartę od AMD, no to też macie jakieś oprogramowanie, nie pamiętam jak się nazywa, ale od NVIDIA jest właśnie takie coś. Klikacie sobie tutaj sterowniki i tutaj jeżeli macie taką opcję jak ja, pobierz, no to musicie kliknąć pobierz, wtedy wam się instalują nowe sterowniki, uruchamiacie ponownie komputer i macie najnowsze sterowniki do karty graficznej. No ja też nie mam pobranych najnowszych, więc będę musiał sobie to pobrać, a polecam to serio robić, bo to dużo wpływa na waszą wydajność karty graficznej, więc jeżeli nie macie tego pobranego, no to pobierzcie, a jeżeli macie, no to naprawdę świetnie. Kolejnym sposobem, równie łatwym, jest po prostu ustawienie graficznych w Windowsie, to można to tak powiedzieć, klikacie sobie tutaj, wpisujecie ustawienia grafiki, ustawienia systemowe, klikacie to, tutaj pokazuje wam się takie okienko. Tutaj ustawiacie sobie aplikacja klasyczna, chociaż powinniście już ją mieć. Klikacie sobie przeglądaj i w tych właśnie tutaj plikach szukacie 5M-a. Ja tutaj sobie już dodałem kiedyś Minecrafta, więc pokażę wam po prostu na Minecrafcie. Wy tutaj szukacie 5M-a i go dodajecie tutaj. Potem klikacie sobie na tego waszego 5M-a, opcje i klikacie wysoka wydajność. Zapisz i wtedy wasz komputer jakby skupia się na najwyższej wydajności właśnie dla tej aplikacji. Czwartym sposobem na zwiększenie FPS-ów i zarazem już ostatnim takim, który dotyczy bezpośrednio jakichś ustawień karty graficznych, systemowych i tak dalej, no to jest też ustawienia grafiki w samej NVIDIA. Jakby klikacie sobie tutaj, wpisujecie NVIDIA Control Panel, teraz wybieramy. Otwiera nam się takie okienko, jeżeli macie kartę od AMD, no to musicie mieć jakieś oprogramowanie, tak jak wcześniej mówiłem, od AMD, nie wiem jak ono się nazywa, ale też pewnie macie coś takiego. Tutaj wybieramy tą pierwszą zakładkę, trzecią kropeczkę, stosuj preferencje użytkownika podkreślając i tutaj mamy taki słówek, możemy sobie nim przesuwać. My jeżeli chcemy FPS-y, no to sobie zwiększamy na wydajność, robimy zastosuj i wtedy nasza karta graficzna skupia się na wydajności wszystkich jakby procesów w komputerze, a nie idzie w jakość, czyli jakoś tam wygląd i tak dalej. Więc pamiętajcie, musicie sobie to ustawić na wydajność, to wam zwiększy jakieś tam FPS-y w grze. Teraz piąty sposób na zwiększenie FPS-ów, który już dotyczy bezpośrednio, można by powiedzieć, samej gry. I o co w nim chodzi tak naprawdę? No wchodzimy sobie w przeglądarkę, wpisujemy 5M Citizen FPS Boost i macie pełno filmów, które obrazują wam jakieś tam różne teksturpaki, Citizen, różne takie efekty do gry właśnie, które zwiększają wam FPS, jakieś zmieniają kolory i tak dalej. Niektóre są słabsze, niektóre są lepsze, dlatego poglądacie sobie filmy różne i po prostu posprawdzajcie, który wam się najbardziej podoba, pobierzcie, zobaczcie, czy wam działa, lub też możecie wpisać 5M Citizen Discord, wchodzicie sobie na pierwszy link i tutaj macie wypisane różne Discordy z shaderami, jakimiś skinami, Citizenami właśnie do 5M-a, które dają wam FPS, niektóre tylko wygląd, więc po prostu sobie je posprawdzajcie, popytajcie się na takich Discordach ludzi, które są najlepsze pod FPS-y i uwierzcie mi, ale Citizeny serio dużo dają do wzrostu FPS-ów w grze. Dobra, już ostatnim sposobem bezpośrednio w grze jest po prostu zmiana ustawień graficznych. Wchodzimy sobie w ustawienia i pokażę wam chyba 4 zakładki. Kamera. Tutaj jedyne co zmieniamy to wysokość kamery pojazdowej, no na niską sobie ustawcie, żeby jednak ten obszar wam się mniej pokazywał. Obraz, w obrazie nie zmieniacie chyba nic tak naprawdę, bo to wam aż tak dużo nie daje.
Teraz najważniejsze dwie zakładki, grafika i grafika zaawansowana. Grafika ustawiacie sobie tak, to wyłączone, to może zostać. Jedziemy dalej, wyłączone, wyłączone, wyłączone. To jest ważne, żeby było wyłączone, bo to wam wtedy nie blokuje. Jeżeli macie to włączone, to wam blokuje tylko do 60 fps, więc to wyłączcie. To wszystko mam na zero, żeby jak najmniej rzeczy mi się renderowało. Jeżeli macie słabszy komputer, to ustawiacie sobie mniej więcej w tej... No, w tych proporcjach, żeby po prostu wam się tekstury aż tak nie ładowały. Tutaj ustawiacie sobie na średnią. Miękkie cienie robicie sobie miękkie. Tu robicie sobie... Tutaj zostaje średnio, wyłączone, wyłączone. I tak naprawdę to jest wszystko. Teraz grafika zaawansowane, jedziemy po kolei. To wszystko zostaje. Długie cienie wyłączone, cienie wysokiej rozdzielczości wyłączone. To wyłączone. I to też na minimum tak naprawdę, żeby po prostu jak najmniej obciążać właśnie waszą grę. To tak naprawdę wszystko z tych ustawień w grze. Szybko je pokazałem, teraz przejdźmy do zakończenia. To byłoby wszystko już na ten film. Pokazałem wam, jak w szybki sposób zwiększyć wasze FPS-y w Fivemia. Wiadomo, że jest jeszcze wiele innych czynników wpływających na FPS-y, ale starałem się wam pokazać te najszybsze. Musicie też wiedzieć, że niektórym da to plus 40 FPS-ów, a niektórym tylko 10. Bardzo zależy to od waszego komputera. Strzelcie łapkę w górę, suba na kanale i napiszcie w komentarzu, ile dało wam FPS-ów po tym filmie. Siema!